W ostatnim czasie Izabela Janachowska ma sporo wyzwań zawodowych. Nawiązała współpracę z telewizją Polsat. Niedawno dołączyła do zespołu prowadzących Taniec z Gwiazdami, a niebawem emitowany będzie nowy program z jej udziałem. W rozmowie z Plotkiem opowiedziała o pierwszych nagraniach i o tym, co czeka widzów na ekranie. Izabela Janachowska zdradza szczegóły nowego programu. Mamy za chwilę pierwszy ślub. Tancerka po rozpoczęciu pracy w Polsacie nie ukrywa zadowolenia. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona wszystkimi osobami, które mnie otaczają w stacji. Jest mi miło, czuję się tak doceniona i zaopiekowana, że nie mogłam sobie wymarzyć lepszego środowiska do pracy, powiedziała Plotkowi. Jest podekscytowana nowym programem, który poprowadzi. Jest w swoim żywiole, bowiem ponownie zajmuje się organizacją ślubów. Fani tej tematyki dobrze pamiętają i nie opuszczać aż do ślubu. Tym razem będzie to całkiem nowy program realizowany dla Polsatu. Okazuje się, że zdjęcia już ruszyły, a niebawem pierwsza para przygotowana przez Izę powie sobie tak. Już nagrywamy. Mamy za chwilę pierwszy ślub. Jesteśmy po pierwszych dniach zdjęciowych, poznaniu rodziny, wyborze stylizacji. Jeżdżę aktualnie do Chodzieży, 5 godzin drogi od Warszawy, jest super. Ja to tak lubię. Powiedziała. Izabela Janachowska zrezygnowała z kariery tanecznej, by zająć się ślubnymi projektami. Ma dobrze prosperującą firmę, kanał na YouTube, bloga oraz program telewizyjny. Dlaczego postawiła na tę tematykę? Przyczyniła się do tego jej własna uroczystość. Kariera taneczna skończyła się dobrych parę lat temu. Ale potem organizowałam swój ślub i to był taki zalążek do tego, żeby zająć się tą tematyką w ogóle. Na początku nie myślałam o perspektywie telewizyjnej. Zaczęło się od małego bloga i potem to się rozwijało, zmieniało, rosło i dzisiaj jestem tak szczęśliwa, że mogę robić największy ślubny program w Polsce, więc jestem wdzięczna, powiedziała nam Izabela Janachowska. A co prezenterka sądzi o innych programach o tematyce miłosnej? Czy ogląda ślub od pierwszego wejrzenia, Love Island i co myśli o dobieraniu pary obcych ludzi? Tego dowiecie się z materiału wideo na górze strony.